Dotychczas 5 zwycięstw w zawodowym ringu, 4 razy przez knockout, jak będzie jutro. 69 kg, 250 gramów, tyle na wagę wniósł Bartosz Głopacki, który zdecydowanie góruje doświadczeniem nad jego rywalem, nad Konradem Kozłowskim. Zapraszamy w takim razie na narożniku czerwonym Konrad Kozłowski. Jest młodszy od swojego rywala, aż o 6 lat. Może ma nieco mniejsze doświadczenie, ale o jedno zwycięstwo więcej w swoim rekordzie. 6 zwycięstw, to jest niepokonany zawodnik. Też Konrada znamy z walk pod szyldem Polsat Boxing Promotion. 69 kg, 800 gramów Konrad Kozłowski. Panowie, prosimy o face to face. Polsko-polski pojedynek, 7 walka już w trzeciej gali. Polsat Boxing Promotion 12. Kategoria super średnia, 6 rund po 3 minuty. Ja tylko dopowiem, że panowie jeszcze już kiedyś w przeszłości mieli okazję sparować razem, ale teraz to już nie będzie trening, to już nie będzie sparing, to już będzie kolejna walka zawodowa, tak więc mamy nadzieję, że dadzą z siebie wszystko. Dobrze panowie, prosimy w takim razie jeszcze przodem do kamer, przodem do publiczności i już jutro pokażcie to, co potraficie najlepiej. Niebieskim Mirza Cebo. Zawodnik z Bośni i Hercegowiny, 33 lata, praworęczny, 1,76 m wzrostu. 17 razy wygrywał w zawodowym ringu, a 10-krotnie kończył walki przed czasem, nokautując swoich rywali. Kategoria super średnia i sprawdzamy jego wagę. 76 kg, 500 gramów. Mirza Cebo. Już teraz prosimy na scenę jego rywala, a jego rywal będzie doskonale znany z poprzednich gal, doskonale nam znany Josłany Garcia. Zapraszamy, to jest niepokonany Kubańczyk. 8 razy wygrał w swojej zawodowej karierze, 6 razy kończył walkę przed czasem. Szybki zawodnik, dobry technicznie. Cześć, Josłany też umie po polsku już dużo powiedzieć, bo mieszka w Polsce, mieszka w Poznaniu, tam trenuje, ale trenuje też dzieci, które walczą w Poznań. 76 kg, 550 gramów, tyle na wagę wniósł Josłany Garcia. Panowie, proszę o face to face. Mirza Cebo dotychczas boksował w swojej... Potem witajmy Włocha urodzonego w Rumunii, Dragan Lepej. 32 lata, 21 zwycięstw, w tym 10 przez knockout. Superwajzorzy sprawdzają, czy limit wagowy został wypełniony. 78, 900 Dragan Lepiej, please wait for your opponent. A jego przeciwnikiem będzie Polak, doskonale nam znany Paweł Czuczek, narożnik czerwony. Zawodnik z Lubina, miejscowy bohater. I na oczach rodzimej publiczności powalczy właśnie o te dwa trofea, to będą jego, no, jeżeli je zdobędzie, pierwsze trofea w zawodowej karierze tak poważnej walki. Paweł Czuczyk. 79,05 Paweł Czuczyk. Panowie, prosimy o face to face. Po pierwsze face to face. Walka wieczoru. Walka wieczoru gali Polsat Boxing Promotion 12. Kuria kontra Dragan Lepej. Dwa pasy. IBO International i UBA Continental. Boxing position, przodem do kamer, przodem do kibiców, to już jutro, to jest zwieńczenie 12 gali, Polsat Boxing Promotion.